Cześć wszystkim, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam na drugim sezonie Synajowych Lekcji. Będą one troszeczkę inne, bo skupimy się tylko na języku polskim, głównie na lekturach, bo wiemy, że one są dla was najcięższe, jeśli chodzi o przygotowanie się do matury, jakiekolwiek przygotowanie do czegokolwiek. Także ogólnie mam nadzieję, że wam pomożemy. Będą też odcinki dużo krótsze niż poprzednio i będziemy się skupiali na takich podstawowych, najważniejszych dziełach. Troszeczkę omówiłem sobie też epoki, ale historię odstawiam trochę na bok. Ale już też właśnie nie przedłużając, zapraszam na pierwszy odcinek Synajowych Lekcji, sezon drugi. Dzisiaj zajmiemy się Iliadą i Odyseją Homera. No i wiecie tak, ogólnie czym są te dwie książki, te dwie opowieści? Te dwie rzeczy to są eposy. Eposy, czyli heroiczne historie, opowiadania właściwe dla antycznej Grecji, które opisują jakieś przygody, jakieś historie, zdarzenia, które miały miejsce wśród mitologicznych, antycznych właśnie Greków. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, czym jest epos. Teraz tak, kto jest autorem obu tych eposów? Oczywiście nie kto inny, a właśnie Homer. I czas powstania obu szacuje się na mniej więcej trzeci, maksymalnie siódmy wiek przed naszą erą. I właśnie wtedy czasuje się czas powstania oczywiście tych eposów. No a epoka to nic innego jak starożytność, a konkretnie antyczna Grecja. No i tak, pierwsze na warsztat weźmiemy oczywiście Iliadę Homera. Pójdziemy sobie po kolei, bo tak Iliada chronologicznie byłaby pierwsza. Jest przed Odyseją. I o czym jest Iliada? Najkrócej było opowiedzieć o wojnie trojańskiej, ale konkretnie opowiada ostatnie 50 dni tej całej potyczki. Jest to rok mniej więcej 1754, jakoś tak, że już pamiętam. 1184, dokładnie 1184. I on ma, ta książka ma masę bohaterów, część jest pobocznych, część jest takich mało istotnych bohaterów, ale dwóch głównych. To oczywiście nie kto inny, a Achilles, który jest po stronie Greków, Achajów, no i oczywiście Hektor. Całość książki, całość eposu kończy się tym, że oczywiście Achajowie, Grecy wygrywają podstępem słynnym Trojem, koniem trojańskim, więc to by było, jeżeli chodzi o Greków. Ale tak, kim jest Achilles? Achilles to najsłynniejszy z greckich bohaterów. Jego matką jest bogini Tetyda, która nadaje mu nieśmiertelność, niezwykłą siłę, odporność na wszystko, trzymając go zapięte i zanurzając go w Styksie. Więc to byłby Achilles, który jest naprawdę niesamowitym bohaterem, który mści się pod koniec wojny za swojego przyjaciela Patroklosa na Hektorze, ale wykazuje się też miłosierdziem, kiedy Priam do niego przychodzi błagać o ciało jednego z swoich synów. No i drugim bohaterem głównym całej książki jest oczywiście Hektor, czyli niesamowity bohater Trojan, niesamowity obrońca ojczyzny, który do upadłego walczy za swój dom, za swoją ojczyznę. Jest on synem Priama i Hekebe, a w walce pomaga mu nie kto inny niż Bóg Apollo, który bardzo go wspiera w walce przeciwko Achajom, przeciwko Grekom. Jakich mamy pozostałych bohaterów? To oczywiście będzie to Agamemnon, czyli dowódca sił Achajów. Oczywiście jest też Menelaos, o którego tak naprawdę chodzi też w tej książce, bo jest on mężem Heleny, która została porwana przez Parysa, brata Hektora. Oprócz tego jest Partokles, który jest najlepszym przyjacielem Achillesa, który też ginie pod murami Troi z rąk Hektora. Jako ważnych i istotnych bohaterów oczywiście musimy jeszcze wymienić u Achajów jeszcze Odyseusza, który jest królem Itaki, wielkim żeglarzem, bohaterem, jest bardzo mądry, ale do niego jeszcze przejdziemy, bo o nim przecież opowiada cała Odyseja. A z takich jeszcze ważniejszych jest oczywiście jeszcze Nestor, Ajas Wielki i Ajas Mały. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o bohaterów greckich, achajskich. Jak chodzi o Trojan, to oczywiście najważniejszy będzie też Priam, czyli władca, król Troi. Będzie ważny Parys, inaczej zwany Aleksandrem, który porywa Helenę Menelaosowi. Tak naprawdę, gdyby nie głupota troszeczkę Hektora, Parysa, nie doszłoby do całego starcia, do całej wojny, ale dochodzi do niej, ponieważ właśnie Parys porywa Helenę i bierze ją sobie za żonę. Wskutek tego dochodzi do całej wojny trojańskiej, do całej okropnej starć, bitew wiele osób, przecież też przez to ginie, a sama Troja upada. Oprócz tego Helena, czyli żona Menelaosa, później Aleksandra, która gdy wraca po całej wojnie do Sparty, staje się już przykładną i kochającą żoną
Można? Można. Oprócz tego jeszcze jest Eneasz, który jest synem Anchisesa i Afrodyty. On jako półbóg Heros staje po stronie Trojan. Jeszcze jest Andromacha, która jest żoną Hektora, Hekebe, matka Hektora i żona Priama. Jeszcze jest Sarpedon i Glaukos. Homer w swojej książce eposie jeszcze przytacza nam, że w całej wojnie brali udział oczywiście nie kto inni, a bogowie olimpijscy. No i możemy podzielić tych bogów na dwa obozy. Z jednej strony mamy wspierających Achajów, Greków, a z drugiej strony wspierających Trojan. No i tak, jeżeli chodzi o tych, którzy wspierali Greków, to jest ich masa, jest ich dużo więcej. Przede wszystkim jest to Hera, Posejdon, Tetyda, Hefajstos, Hermes, oczywiście Atena. Atena bardzo wspiera Greków. No i niektóry inny Azeus, który trochę wspiera Achajów, trochę wspiera Greków, ale tak naprawdę gdyby nie to, kto go wsparł pod koniec Zeus, to oni by nie wygrali. Zeus ma taki decydujący głos we wszystkim, co się dzieje na Olimpie, jak wesprzeć Greków, czy ich w ogóle wesprzeć, czy wesprzeć Trojan. On również w pewnym momencie mówi, że słuchajcie bogowie, nie walczymy, nie pomagamy, więc to, co powie Zeus, często przeważa szale na czyjąś stronę, albo na czyjąś mniej. Po stronie Trojan stoi natomiast Apollo, który prowadzi Trojan często do walki. Apollo również wspiera Hektora, pomaga mu, udziela mu swojej siły, swojego sprytu. Apollo również zsyła na obóz Greków wielką chorobę, plagę, która początkowo dotyka bydła, potem żołnierza, ale do tego jeszcze przejdziemy. No i oprócz tego jeszcze jest Ares, Afrodyta i Artemida, którzy właśnie wspierają Trojan. A teraz właśnie tak, może przejdźmy tak pokrótce, opowiem jeszcze raz o streszczeniu całej tej książki. Jest to ważne, żeby sobie przecież przypomnieć, o czym jest ten dany epos. Więc jak już powiedzieliśmy sobie na początku, epos Homera pod tytułem Iliada opowiada na początku o po prostu wojnie trojańskiej, która wybuchła na skutek porwania Heleny, żony Menelaosa, przez Parysa, księcia spartańskiego, brata Hektora, no i oczywiście syna króla Priama i Hekeby. No i wiecie, ogólnie Homer dzieli każdą z tych swoich części, fragmentów na pieśni. Mam pieśń pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą i tak dalej, ale nie będę się skupiał na poszczególnych pieśniach, tylko po kolei powiem wam, o co chodzi w całym tym utworze. Więc tak, na samym początku autor wzywa w takiej inwokacji bogów do tego, żeby Apollo odwrócił zarazę, która wybuchła w obozie Greków na skutek porwania przez Agamemnona jednej z córek tego, który jest po stronie Trojan. No i oczywiście koniec końców dochodzi do tego, że Agamemnon oddaje swoją brankę, ale przy okazji mówi, że Achilles, Heros, który walczy po stronie Achajów, również musi swoją ukochaną oddać. Dochodzi do tego do jakiejś kłótni. No, Achilles Bryzeidy, bo tak się nazywa jego ukochana, nie chce oddawać, jest do niej strasznie przywiązany, ale koniec końców zgadza się na te warunki, ale przy okazji obraża się i odchodzi od Achajów oraz oczywiście prosi swoją matkę Tetydę o to, żeby ta wsparła w walce Trojan. I tak też się dzieje, ponieważ Zeus od tamtego momentu zsyła pomyślne wiatr właśnie na Troję. Dalej dowiadujemy się, że właśnie Zeus pomaga Trojanom, a u bram Troi dochodzi do wielkiej walki, między innymi pomiędzy Parysem a Menelaosem. Ta walka miała rozstrzygnąć losy całej wojny, całej bitwy, ponieważ ten, który miał wygrać, miał wziąć Helenę, no i oczywiście miał zdecydować o tym, która ze stron wygrała. W kluczowym momencie Menelaos zarzuca się mieczem na właśnie Parysa, który cudem zostaje tak naprawdę przeniesiony do komnat Heleny przez boginię Afrodytę. Gdzieś to w ostatnim momencie, zanim Menelaos zadałby mu ostateczny cios. Oczywiście Grecy uznają ten czyn za haniebny i uważają, że wojna musi oczywiście trwać dalej. Ale tymczasem na Olimpie, jak się dowiadujemy, trwa niesamowity rozłam. Jedni są po stronie Greków, drudzy po stronie Trojan. Hera, która jest po stronie Achajów, podstępem zmusza jednego z trojańskich żołnierzy do tego, żeby zaatakował z łuku właśnie Menelaosa. Oczywiście Menelaos przeżywa, zostaje tylko ranny, ale wojna jeszcze bardziej nabiera na sile. Następnie mamy do czynienia z kilkoma walkami.
I tutaj Hektor przekazuje swojej matce w pewnym momencie książki, żeby ta zaczęła modlić się do Ateny, żeby ta przeszła ze strony Greków na stronę Trojan. Oprócz tego dochodzi do spotkania pomiędzy Hektorem a jego żoną Andromarchą, pomiędzy Hektorem a jego bratem Parysem i jego ukochaną Heleną. Następnie dochodzi do kolejnych potyczek. Tam nie będę się troszeczkę tym rozwodził, ale ogólnie w pewnym momencie Zeus całkowicie oczywiście zabrania Grekom mieszać się do wojny, czy bogom mieszać się do wojny, co swoją drogą doprowadza do tego, że Trojanie jeszcze bardziej zyskują na sile, jeszcze bardziej przenoszą linię frontu w stronę Greków. Ponieważ, jak wiemy, Achilles wciąż nie walczy, wciąż nie powrócił do walki. Ale to sprawia, że no jednak Grekom jest dużo ciężej walczyć, dużo ciężej cokolwiek zrobić w tej sytuacji. No i w pewnym momencie już Grecy zostają praktycznie wycofani do linii brzegu. Zostają cofnięci już całkowicie na linię swoich statków. Do statków niektórzy muszą uciekać. No i wtedy Hektor razem z pochodnią próbuje podpalić te statki, żeby Grecy już nawet nie mieli gdzie uciekać. Oprócz tego Zeus na chwilę zostaje uspany przez Herę, to sprawia, że na chwilę ta szala zostaje przeważona na rzecz Greków, które się cofają, ale po chwili Zeus się budzi i każe Posejdonowi cofnąć morskie fale, wycofać się z pola bitwy, no i Hektor już praktycznie podpala, podkłada ogień pod jeden ze statków. Tam w nocy jeszcze dochodzi do pewnej rzezi, raz Grecy atakują w nocy Trojan i tam wybijają ich w obozie. Potem Trojanie atakują Greków, już to wychodzi trochę słabiej, trochę gorzej, ale ogólnie mamy masę potyczek. No i podczas kolejnych wojen, kolejnych potyczek, kolejnych bitew Trojanie przejmują między innymi przykład, nie wiem, mury obronne Greków. W tym samym czasie Achilles wysyła na pole walki swojego przyjaciela Partoklosa, który ma wybadać, jak wygląda cała walka, jak wygląda cała sytuacja. Partoklos, owdziany w zbroję Achillesa, rusza do walki po stronie oczywiście Greków, ale nie słucha swojego przyjaciela, który zakazuje mu iść pod mury Troi. Achilles zakazał mu tego jasno, Partoklos oczywiście nie posłuchał, w zbroi Achillesa ruszył pod bramę Troi i tam też ginie, ginie z rąk Hektora, który następnie w walce z Menelaosem zdziera z swojego przegranego, swojego wroga, rywala, zbroję. Partoklos natomiast zostaje wzięty, jego ciało, do Achajów. No i tak to wygląda, że następnie Achilles jest strasznie zły, co się stało. Postanawia zarzucić całkowicie jakikolwiek spór i złość. Podaje rękę Agamemnonowi i prosi swoją matkę Tetydę o to, żeby ta dała mu nową zbroję. To tak samo to robi, idzie do Hefajstosa, który wykuwa mu niesamowitą, jeszcze piękniejszą zbroję niż poprzednia i daje mu tarczę, na której jest 5 warstw i każda z tych warstw opowiada o osobnej historii Greków. Następnie Achilles rusza do walki po stronie właśnie Greków przeciwko Trojanom. Oczywiście już kiedy Achilles dochodzi do walki, przenosi właśnie się na stronę Greków, to oczywiście już walka jest praktycznie skazana na porażkę. Dochodzi do wielkiej bitwy, podczas której między innymi przez chwilę Achilles na przykład tam walczy przy rzece z jedną z takich bożków rzek. Tam Achillesowi pomaga Hefajstos, ale dochodzi do wielkiej walki pomiędzy Hektorem a Achillesem. Hektor w ostatnim momencie jeszcze prosi Achillesa, żeby ten, cokolwiek by się stało, zachował jego ciało, jego szczątki, po prostu z takim szacunkiem, żeby nic im nie robił. Oczywiście Achilles się nie zgadza na to i potem, kiedy już zabija Hektora, bezcześci całkowicie jego szczątki, a z murów Troi przyglądają się temu wszystkiemu, ojciec Priam i matka Hekeba, czyli rodzice Hektora, widzą, jak to wszystko się dzieje u bram Troi, jak Achilles po kolei niszczy i bezcześci zwłoki Hektora. Następnie już pod koniec dowiadujemy się, że Priam w przebraniu przychodzi do obozu Achajów i prosi bardzo pokornie o oddanie przez Achillesa zwłoki jego syna. Achilles lituje się, coś tam w nim rusza się, ta złość cała znika, więc Priam dostaje ciało swojego syna, może go dobrze pochować bez żadnych tam problemów. Ale jak dowiadujemy się już potem tam z końca książki, już tutaj się nie będę jakoś za bardzo rozwodził, musicie mi to wybaczyć, ale oczywiście Grecy przy tam pomocy Ateny wysyłają do Troi Konieckiego, który oczywiście
sprawia, że Troja staje w płomieniach, Troja zostaje zburzona, tam Eneasz ucieka spod walącej się Troi, a Achajowie oczywiście wygrywają, a Helena wraca z Menelaosem do domu, staje się jego wierną i kochającą żoną. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Iliadę, Iliadę Homera, czyli o opowieść o wojnie trojańskiej, o tym, jak ona się zakończyła. Drugą ważną książką Homera jest oczywiście nic innego, a Odyseja, czyli opowieść o powrocie Odyseusza z wojny trojańskiej do domu, do Itaki. Tak, Odyseusz był królem Itaki. No i dzieje się ona bezpośrednio po wojnie trojańskiej. Czas powstania jest taki sam mniej więcej jak czas powstania Iliady. Jest to również epoka, to starożytność. No i co możemy powiedzieć o tej książce? Czas, miejsce akcji bezpośrednio po wojnie trojańskiej, a miejsce to będzie basen Morza Egejskiego i głównymi bohaterami na pewno będzie to Odysk, czyli król Itaki, człowiek skazany na długą, długą, długą tułaczkę po tym świecie, który nie ma wyboru, który musi uciekać przed jednym i przed drugim. No i oczywiście jest jeszcze oprócz tego skazany na długą, długą tułaczkę przez boga Posejdona. Dlaczego? Zaraz do tego przejdziemy. No i jego ukochanym jest oczywiście Penelopa, synem jest Telemacha. Odysk koniec końców, jak wiemy, wraca do domu, ale nim do tego doszło, był skazany na naprawdę długą tułaczkę po morzu. Musiał się pożegnać swoimi przyjaciółmi, którzy ginęli na jego oczach, z załogą jego statków, która też ginęła. No i koniec końców Odyseusz jako jedyny wraca do Itaki. Z pozostałych ważnych postaci na pewno jeszcze jest Penelopa, która jest żoną Odyseusza, która jest wierna mu do końca, jest na przykładem naprawdę wiernej żony, która nie baczy na to, że jakieś plotki mówią o tym, że słuchajcie, Odyseusz nie żyje, Odyseusz nie wróci, ona czeka do końca, aż będzie miała jasny dowód, że jej mąż nie wróci. No i odpowiada w ten sposób każdemu zalotnikowi, że słuchajcie, nie, ja czekam na swojego ukochanego. Nie. Oprócz tego ważną postacią jest też Telemacha, który rozpoznaje swojego ojca, który jest synem Odysa i pomaga mu wrócić, pomaga mu przejąć tron z powrotem, wypędzić zalotników, no i oczywiście wrócić do swojej kochanej Penelopy. No i co takiego jeszcze byśmy tutaj mogli oczywiście wymienić, czyli na przykład to Alkinos, który jest królem Scheri, Kalipso, która trzyma na Ogigi Odysa przez kilka długich, długich lat i wypuszcza go dopiero pod prośbą, a raczej rozkazem Zeusa na prośbę Ateny. No i oczywiście z innych możemy mieć jeszcze masę postaci, będą to cyklopi, będą to syreny, będzie to Argos, Eol, Kirke, Kimeryjczycy, Antyp, Helios, Atena, Zeus, Eumaios, Eurykleia, nie wiem, Skylla i Charybda. To jest naprawdę masa postaci, która się przewija przez całą tą książkę, przez cały ten epos. Ale tak pokrótce o nich nie będziemy za bardzo mówili, nie będziemy się na nich skupiali, bo jest naprawdę masa. Więc tak, przejdźmy teraz do treści Odysei, którą też warto sobie powtórzyć. Po prostu warto pamiętać o tym, co było tam na początku tej kultury, tej literatury starożytnej, antycznej. Więc tak, przejdziemy sobie to po kolei, nie będę się też skupiał na rozdziałach, na ich tytułach, bo nie jest to według mnie za bardzo istotne. Oczywiście na samym początku akcja rozpoczyna się na wyspie Nimfy Kalipso, która na prośbę, na rozkaz Zeusa musi pozwolić Odyseuszowi odejść. Odyseusza przez całą jego wędrówkę, powrót do domu wspiera nie kto inny, a bogini mądrości, bogini mądrej wojny, Atena, która właśnie pomaga mu wrócić do domu, która zapewnia mu przetrwanie i to, że tak naprawdę wraca jako młodzieniec, mimo że cała jego podróż, cała jego ta tułaczka trwała wiele, wiele lat i kosztowała go naprawdę wiele sił. No ale Kalipso zgadza się na to, żeby ten Odys wrócił do swojego domu. I następnie przenosimy się na Itakę, gdzie Penelopa jest atakowana zewsząd przez różnych zalotników, którzy chcą stać się jej mężem, przejąć jej majątek. No i Telemach, widząc to wszystko, czyli syn Odyseusza, mówi: ej, słuchajcie, ale mój tato jeszcze żyje, jakby nie. Więc zbiera zgromadzenie ludowe, na tym zgromadzeniu dochodzi do tam potyczek słownych, zalotnicy zarzucają Penelopie, że ona się specjalnie tam z tym wszystkim zwleka, że to wszystko, co się dzieje, to jest jej wina, a nie ich. Takie przepychanki słowne, oczywiście tam panowie nie za bardzo chcieli po prostu odejść z
tego dobytku Odysseusza. No i koniec końców zgromadzenie kończy się tym, że zostaje rozwiązane, nic nie jest podjęte, no i za bardzo nie wiadomo, o co chodzi, ale przed Telemachem staje Atena, który oczywiście nie daje mu się rozpoznać i mówi mu: słuchaj młody, weź idź tam i poszukaj taty. No to Telemach mówi: spoko, poszukam. Bierze statek i rusza szukać swojego ojca. Następnie dowiadujemy się, że Odyseusz przybywa do króla Sparty. Tam dowiaduje się o swoich przyjaciołach, oczywiście nie wyjawia swojego imienia i nazwiska. Dowiaduje się o tym, co się stało z Agamemnonem, z Menelaosem, co się stało z tymi wszystkimi właśnie jego przyjaciółmi. Również wsparcie do Sparty wyrusza Telemach, który dowiaduje się, że ojciec żyje na wyspie nimf Kalipso. Oczywiście już wtedy sam Odyseusz wyruszył gdzieś całkowicie inaczej. Odyseusz dostaje od Kalipso zgody na to, żeby wziąć pewną tratwę, zabiera ją, no i rusza w stronę Itaki. Oczywiście Posejdon, który jest okropnie cały czas zły na Odyseusza za to, co zrobił wcześniej, zsyła na niego ogromny sztorm, z którego Odyseusz wychodzi cudem żywy, dzięki oczywiście Atenie. No i dociera jednak koniec końców do Fraaków. Tam początkowo nie wyjawia, kim jest. Tam udaje się na dwór królewski, siada do wielkiej uczty, no i dopiero w pewnym momencie wyjawia swoją historię królowi Fraaków. No i właśnie u Fraaków opowiada całą swoją historię, jak to było z tym całym powrotem ze Sparty. Czyli opowiada o tym, jak dotarli przykładowo na wyspę Cyklopa Polifema, który zjadł kilku jego pobratymców, a samego Odyseusza nie zjadł tylko dlatego, że Odyseusz go wykiwał. Nie oszukujmy się, Odyseusz był szalenie chytrym i sprytnym człowiekiem, który wykiwał Cyklopa w ostatnim momencie, wydubał mu oko. No i też Polifem stał się jego zgubą, ponieważ wyprosił Posejdona, czyli jego ojca, o to, żeby ten nie pozwolił Odyseuszowi tak łatwo wrócić do domu. Oczywiście Posejdon się to bez problemu zgodził. No i widzimy to po samej podróży, no bo Odyseja skąd się musiała wziąć, że ta podróż, powrót Odyseusza do domu był bardzo, bardzo długi. Dowiadujemy się również o pozostałych potyczkach życia Odyseusza. Dowiadujemy się o tym, że trafił on m.in. pomiędzy Skyllę a Charybdę. Charybda, o ile nie zrobiła nic wiele jego załodze, to Skylla zjadła kilku jego pobratyńców. Oprócz tego naraził się na śpiew syren, które wbrew pozorom nie są zbyt pięknymi istotami, ale raczej próbowały jako krwiożercze bestie zabić właśnie marynarzy Odyseusza. Oprócz tego dowiadujemy się również, że Odyseusz w pewnym momencie swojej podróży trafia na wyspę boga Eola, który w swoim takim służonym worku związuje wszystkie wiatry świata, tam je wszystkie wkłada, co miało pozwolić przyjaciołom Odyseusza jemu samemu bezpiecznie wrócić do Itaki. Oczywiście niesamowicie inteligentni przyjaciele Odyseusza rozwiązują worek, a wszystkie wiatry wychodzą z niego. Statek zostaje z powrotem zrzucony pod wyspę boga Eola, który już razem kiwa paluszkiem mówi: słuchajcie, nie, tym razem już nie pomogę. No i faktycznie już drugi raz nie pomaga właśnie Grekom. Ale Odyseusz jakoś tam sobie radzi. No i koniec końców tam kończy swoją historię. I następnie dowiadujemy się, że Odyseusz wyrusza od króla Fraaków. Wyrusza w stronę swojej ojczyzny. Oczywiście Posejdon dalej mu nie pomaga, ponieważ statek, który miał wrócić, zamienia w głaz, ale Atena, która stoi niesamowicie przy Odyseuszu, pomaga mu dalej. No i przeprowadza go do pewnego starca Eumeiosa, który udziela mu rady, który opowiada mu o tym, że opowiada mu całą historię, i też u tego Eumeiosa dojdzie do spotkania między Odyseuszem a Telemachem. Ojciec poznaje syna, syn poznaje ojca i postanawiają razem wrócić do swojej ojczyzny. I tak też się dzieje, bo Odyseusz w pewnym momencie wraca do swojej ojczyzny, ale dalej jest pod przebraniem żebraka, pod przebraniem starca, osoby, która nie może za wiele zaoferować, no ale wrócił do Itaki już jakimś cudem, ale Penelopa ani nikt innego też nie poznają. To nie zmienia faktu, że Odyseusz w pewien sposób
postanawia pozbyć się zalotników, o których dowiaduje się od swojego syna Telemacha. Telemach opowiada o tym, jak to ci cali zalotnicy chcą przejąć jego spadek, jego majątek i pieniądze. W ten sposób dochodzi do pewnego konkursu, podczas którego Penelopa mówi: słuchajcie, kto napnie łuk od Zeusza i strzeli w tarczę, za tego wyjdzie. No, nie było to takie łatwe, bo okazało się, że żaden z zalotników nie mógł napiąć cięciwy i strzelić do tarczy. No i wtedy taki staruszek podchodzi do tego łuku, mówi: Penelopa, a ja mogę? Tym oczywiście staruszkiem jest nie kto inny, a Odyseusz. On bez problemu napina cięciwę i strzela prosto w dziesiątkę. Dochodzi do wielkiej walki pomiędzy Odyseuszem, który już się ujawnia, a zwolennikami. Po stronie Odyseusza staje oczywiście Telemach, a sama Atena czuwa nad nimi pod postacią jaskółki. No i dzięki temu Odyseusz unika każdej włóczni, każdego miecza, a sami zalotnicy wszyscy po kolei giną. No i po jakimś czasie przychodzi już taki wypiękniony, wyperfumowany, umyty Odyseusz do swojej kochanej, do Penelopy, i mówi: kochanie, wróciłem. Penelopa oczywiście na początku go nie rozpoznaje i dopiero w momencie, kiedy wyjawia, jak wyglądała ich ta pierwsza noc, to całe pożycie małżeńskie, jak do tego doszło, jak się zakochali w sobie, to Penelopa go rozpoznaje i rzuca mu się w objęcie, no bo w zasadzie wróciłem, wrócił Odyseusz. W międzyczasie na Agorze dochodzi do spotkania pomiędzy zwolennikami zalotników i jego rodzinami i ich rodzinami, którzy postanawiają zaatakować Odyseusza, którego oskarżają o wszystko. W tym czasie na Olimpie Atena z Zeusem postanawiają, że Itaka już do końca życia będzie wiedział takie szczęśliwe, spokojne życie. No i Zeus rzuca gromem z jasnego nieba prosto w tą Agorę, dając kres jakiemukolwiek buntowi. No i tak by to wyglądało, jak chodzi o Iliadę i Odyseję Homera. Mam nadzieję, że jakoś to przetrwaliście i nie usnęliście. Ja już kończę, bo to miało być tylko taka powtórka, takie przypomnienie. Następną lekcją, powtórką, takimi korkami, będzie powtórka z króla Edypa Sofoklesa. No i oczywiście zajmiemy się takim wstępem do tego, co jest bardzo istotne w starożytności, w antyku, czyli zajmiemy się troszkę filozofią starożytnych Greków oraz takimi podstawowymi dziełami. No i nachylimy się trochę nad Exegi Monumento niekogo innego, a niesamowitego Horacego, którego wam serdecznie polecam. To by było wszystko, jeżeli chodzi o Iliadę i Odyseję, o Homera. Mam nadzieję, że coś sobie przypomnieliście, że ja też jakiś gaf wielki nie popełniłem nigdzie. Ja was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, bądźcie zdrowi, dużo się uśmiechajcie. Cześć!